Cześć, Hubert dla Radia 17. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z paprodziadem z Wonky One. Siema. Cześć. Jak nastrój przed koncertem? U mnie właśnie się już powoli przebudzam. Myślę, że kawka jest. Troszkę energii udało się skumulować i reszta już pokażą krakowscy studenci i publiczność, która zazwyczaj jest szałowa. A jak podchodzicie do tematu juwenaliów? Z czym się tobie najbardziej kojarzą? Z podróżami, plenerami i super zabawą. Spoko. A jak robicie muzykę albo piszesz teksty, to masz jakieś miejsca, które najbardziej cię do tego inspirują? Jakieś wydarzenia czy coś w tym stylu? Wydarzenia? O kurczę, to by było dobre. Wiesz co, do pisania tekstów zazwyczaj jest tak, że inspiruje mnie cały sezon wiosenno-letni, podczas którego bardzo obficie staram się przebywać w przyrodzie i czerpać z niej tę energię, która potem jeszcze w połączeniu z różnego rodzaju inspiracjami, z różnych ciekawych książek, rozmów i wydarzeń, powoduje, że wykluwają się teksty. Myślę, że chłopaki mają podobnie, aczkolwiek oni potrafią płodzić te utwory niezależnie od roku pory. Jak w studiu, na surowo. Tak. Okej, okay, a w Krakowie? Aczkolwiek wiadomo, że im lepsze warunki, im lepsze środowisko, tym lepiej na nas wpływa. Masz jakieś ulubione miejsce związane z przyrodą w Krakowie albo gdzieś tutaj w okolicy? Pierwszym takim miejscem był Zakrzówek, na który już od dawna jeżdżę i jeszcze pamiętam czas, jak można było tam piknikować i się kąpać i nawet tam pod namiotem mieszkałem jakiś czas. A dzisiaj na przykład udało mi się w końcu zwiedzić dalsze części Lasu Wolskiego. Dotarłem do kopca Piłsudskiego i do Skałek Panieńskich i było po prostu przecudownie. Super, pewnie świetne widoki. O, babia góra, po prostu no, taka babia. W Polsce masz też jakieś takie swoje ulubione miejsca, parki albo nawet gdzieś na całym świecie, za granicą? No, mam takie jedno miejsce tutaj w okolicy, nazywa się Świat, planeta Ziemia. Bardzo je lubię i po prostu próbuję coś zrobić, żeby cokolwiek na niej w miarę możliwości zwiedzić, zwłaszcza w rewirze tutaj takim najbardziej regenerującym, matczynym, czyli w mateczniku naszym polskim, ponieważ Polska jest tak piękna i mimo, że dużo podróżuję i często staram się wyrywać w różne ciekawe miejsca, to i tak jeszcze w wielu miejscach nie byłem i mam spore plany co do Polski. Czyli robisz tak jakby muzykę nie tylko polską, ale światową, czerpiąc inspirację właśnie nie tylko z naszej rodzimej przyrody, a również z tej tak jakby dalszej. Nasza przyroda jest nasza, ale gdzie się kończy nasza? W sumie dobre pytanie. Myślę, ja raczej nie umiem sobie tego wyobrazić, no, zwłaszcza, że wszechświat, ta energia boska jest nieskończona, więc tak naprawdę jesteśmy cząsteczką jednego wielkiego organizmu, który no, wiadomo, jak już tutaj z poziomu naszego takiego robaczka ludzkiego się patrzy, no to tutaj ta babka płeśnik jest spoko, ale jak już widzisz palmy, to się podniecasz. A wyobrażasz sobie kiedyś siebie tak jakby w perspektywie innej niż ludzkiej? W sensie, czy sięgasz oczami wyobraźni gdzieś głębiej w przyrodę, nie jako człowieka, wyobrażając sobie siebie jako kogoś innego? Jako kogoś innego? Nigdy sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Raczej poddaję się, chcę się poddać temu, co ze mną będzie. Wierzę trochę w te filozofie i starosłowiańskie, i chrześcijańskie, że jednak to jest wędrówka duszy i ewolucja, i że polega to na jakimś rozwoju tak naprawdę duszy. I ostatecznie skończymy jako już po prostu wykwalifikowane komórki boskie, które już mają za sobą całą tę podróż. Super. Brzmi naprawdę inspirująco w ogóle. Tak.
No nie wiem nawet jak to określić, szczerze powiedziawszy. Masz w ogóle jakiś taki swój utwór, z którego jesteś najbardziej dumny tak prywatnie? Wiesz co, tak, po pierwsze Luźny One, który to fajnie, w sposób fajny w dawnych, dawnych czasach, bo to był początek 2000 roku, po pierwsze wybrał nazwę zespołowi, bo z niego powstała nazwa Wonky One, a i też ten wyjścia plan z między ścian wytyczył te ideę, wokół której Wonky One się rozwija i ewoluuje. Oczywiście na początku było to wiele skojarzeń z imprezową warstwą też tego takiego odrywania się i trawą tą bardziej imprezową, ale na szczęście było w tym od razu też sporo tej takiej myśli głównie filozoficzno-przyrodniczej i no i myślę, że on fajnie wytyczył ten kierunek, którego się trzymamy. Potem był Lovelock, już tak na poważnie udało się zachęcić i pokazać, że to są jakieś tam sprawy poważne, o których mówimy i realne, ponieważ nagle się okazało, że sporo osób poznało Jamesa Lovelocka, że to jest prawdziwa postać. No i to, o czym mówi, też jest warte uwagi. No i ostatnia płyta, Syntonia, to już w ogóle... Bardzo się cieszę z tych tekstów, ponieważ no, jest to zbiór moich wypowiedzi na temat świata, którego dotknąłem, który mnie zainspirował do tego, by zmieniać siebie na lepsze, zmieniać środowisko wokół siebie. I cieszę się, że mogę tym inspirować ludzi też w taki sposób wesoły, kolorowy, zabawny, nienudny, taki, żeby w euforii ten mózg mógł jakoś wyłapywać te różne, czasami bardzo prostolinijne, a czasami bardzo zawoalowane wywody. A tym jakby swoją, powiedzmy, misją, można tak to ująć, zmieniania świata. Ja świata nie chcę zmieniać, ja chcę zmieniać siebie. Znaczy i ewentualnie... ulepszając tak jakby, tak? Nie, świat jest idealny, to jest dzieło. Tutaj ta tulka, on wiedział, co zrobi. To, że nam się wydaje momentami, że tu jest coś nie tak, no to nam się tak może wydawać, ale... Ogólnie wszystko idzie zgodnie z planem, tylko ewentualnie my możemy pracować nad tym, by sami sobie tutaj lepiej robić w środku, a wtedy świat wokół nas staje się lepszy. A chciałbyś coś takiego przekazać studentom, jak oni by mogli sprawić, żeby ten świat był jakoś lepszy? Nie mogę tego przekazać studentom, bo świat jest najlepszy, jaki może być i nie musi być lepszy, ale mogą studenci się zmieniać na lepsze. Znaczy tak, właśnie o tym mówiłem. Polecam, bo wtedy się żyje radośniej, zdrowiej, kolorowiej, więcej wspaniałych przygód i chwil w życiu się pojawia, kiedy stara się człowiek te różne przepisy na życie, które po prostu i z przyrody, i z różnych mądrych ksiąg, i z filozoficznych, i z religijnych wylewają się drzwiami i oknami, tylko po prostu niedużo ostatnio na to uwagi jest zwracane. Po prostu to szybkie takie życie w biegu, w plastiku, w technologii trochę przyćmiło te różne wartości duchowe, a kiedy rozwój duchowy nie idzie w parze z rozwojem technologicznym, no to warto się tak wziąć i na chwilę zatrzymać i zastanowić. Czyli polecasz nam zwolnić tempo trochę? Chyba, że jedziecie z góry, to downhill. Wtedy można się rozpędzać. Jeszcze w ogóle, bo wy tak średnio co 3-4 lata wydajecie płyty, nie? Od poprzedniej premiery minęło 1,5 roku i już są jakieś zalążki kolejnych pomysłów? Właśnie chyba po tych prawie że 20 latach już wspólnej działalności udało nam się na tyle dotrzeć, że o dziwo mamy już praktycznie całą płytę w fazie takich próbek gotową. Teraz pracujemy nad tym, by nagrać dobrze brzmienia, dobrze wokale, ale już wszystkie aranże, że tak powiem, wytyczne teksty i już jest, więc jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, który sobie luźno założyliśmy, no to w przyszłym roku na wiosenkę, kto wie. No to myślę, że czekamy z niecierpliwością na wasze kolejne wydania. Bardzo się cieszę. I cóż, no... Mam nadzieję, że was nie zawiedziemy w inne niż do tej pory fajne, radosne rejony, jasne i mocne strony. Myślę, że nie ma raczej takiej możliwości. Ja z przyjemnością będę pewnie
czekał na tą premierę, z chęcią ją odsłucham. Jeżeli będzie się dało przedpremierowo, to również. A tymczasem tobie będę życzył miłego koncertu, żebyś dzielił się z nami tą energią i cóż no, do zobaczenia. Dziękuję bardzo i zapraszam też wszystkich serdecznie na nasz festiwal, który robimy w Kazimierzu. Już teraz będzie 5. edycja. Jest to festiwal, który też jest oparty na tych wartościach i tych ideach. Kazimiernication się nazywa i łączy ze sobą i rozwój duchowy, i wiedzę, i zabawy w plenerze takie, że po prostu idzie zwariować ze śmiechu, łącznie z biciem wspólnie rekordu śmiania się, plus super koncerty, plus super koncerty w Kamieniołomach w tym roku. Oczywiście Wonky One, Grubson, Lao Che, Fische Made, Tabu, więc i kiedy tam Shaking tam Duty. Kiedy was tam możemy 12-15 lipca. Serdecznie super. Zapraszam. Czyli wakacyjnie. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.